Edukacja ekologiczna, a także odpowiednia legislacja dla ochrony mazurskich jezior. Zdaniem Roberta Kępy, kandydata trzeciej drogi na burmistrza Giżycka, dbałość o przyrodę regionu jest bardzo ważna dla naszego miasta, bo to właśnie piękno natury przyciąga do Giżycka turystów. Kolejną ważną kwestią jest to, jak wczasowicze mogą dostać się na Mazury. Jeżeli uda nam się stworzyć to nowe połączenie, uda nam się przełamać tradycyjne bariery, jeżeli chodzi o komunikowanie się kolejami właśnie ponad tymi historycznymi granicami. To jest najkrótsza i najszybsza trasa połączenia Mazur z naszym głównym krajowym ośrodkiem, z którego pochodzi gro turystów krajowych, czyli województwo mazowieckie. To jest możliwość połączenia z ważnymi portami, czy najważniejszymi portami lotniczymi z naszego punktu widzenia, czyli Okęcie i Modlin. Obecny na poniedziałkowej konferencji wicemarszałek Senatu Maciej Żywno podkreślił, że dla rozwoju miast bardzo ważna jest owocna współpraca między samorządem a rządem. Z punktu widzenia mieszkańców Giżycka nie będą się zastanawiali, kto jest z jakiej opcji, tylko bardziej się będą koncentrowali na tym, kto ma jakie dobre pomysły na rozwiązanie ich problemów, a jednocześnie czy nowy burmistrz Giżycka, ale z takim doświadczeniem jak Robert Kępa, wieloletniego samorządowca, skoncentrowanego również na sprawach turystyki, będzie potrafił także to miejsce, które mamy za plecami, wykorzystać tak, aby służyło nie tylko mieszkańcom Giżycka, ale żeby ściągało tutaj wielu gości, turystów z całego świata, nie tylko okolic, ale również tych, którzy będą czuli się, że są tutaj bezpieczni, że mają możliwość skomunikowania się z Giżyckim. To są wszystkie mocne zadania, które przed kandydatem, a przyszłym burmistrzem stoją i to jest też zapewnienie nasze z pozycji centralnej wsparcia kandydata w tych działaniach nie tylko albo nie głównie obietnicami jakichś dodatkowych pieniędzy, środków, ale przede wszystkim wykorzystaniem partnerskiego współpracowania z samorządem lokalnym, tak żeby te główne pomysły miały miejsce tutaj, a żeby ewentualnie nawet i rząd centralny był raczej wsparciem, aniżeli rozdawaczem na pomysły, które sam zaakceptuje. To się liczą te rzeczy, które pan Kępa skonstruuje razem ze swoimi radnymi, skonstruuje z mieszkańcami i będzie to pomysł akceptowalny dla wszystkich, a który będzie prowadził, jeszcze raz to mocno podkreślę, do rozwoju Giżycka. Dla kandydata trzeciej drogi ważne są kwestie związane z dbaniem o czystość mazurskich jezior. Wraz z wicestarostą giżyckim Mateuszem Sierońskim Robert Kępa spotkał się z wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji do Spraw Ochrony Środowiska Urszulą Pasławską. Rozmawialiśmy o tym, jakie zmiany legislacyjne powinny nastąpić, aby zapewnić czystość tego, co widzimy tuż za nami. Widzicie Państwo, że od wielu lat trend na naszych jeziorach jest taki, że mamy coraz więcej tych pełnomorskich łodzi z całymi tego konsekwencjami na czele. Musimy działać w takim kierunku, aby te łodzi nie mogły spuszczać, mówiąc wprost, fekaliów wprost do jeziora. Tutaj potrzebne są zmiany legislacyjne, tutaj samorządy na to akurat nie mają wpływu. Dzisiejsza wizyta pana marszałka, wizyta posłów w ostatnich tygodniach służy temu, aby taką koalicję na rzecz czystości wielkich jezior mazurskich tworzyć. Będziemy działać w tym kierunku. Mam nadzieję, że Robert za kilka tygodni z pozycji burmistrza, wtedy będzie o wiele łatwiej. W takim kierunku będziemy działać i mam nadzieję, że nam się to uda. Do tego musimy dopiąć kolejny element infrastruktury, bez której dzisiaj chyba już nie potrafimy żyć. A więc szybki internet szerokopasmowy, sieć światłowodów, która musi jak najszybciej stać się codziennością każdego domostwa tutaj na Mazurach, bo to otwiera przed nami okno na świat. Okno na świat, które umożliwi nam podejmowanie działań zawodowych tutaj stąd, z Mazur, które zachęci innych do tego, aby znaleźć spokój, znaleźć wyciszenie na Mazurach, a jednocześnie mieć właśnie komfort połączenia z każdym na świecie w takiej szybkości, w takim standardzie, jakiego dzisiaj tak naprawdę wszyscy oczekujemy. Zdaniem kandydata dobre skomunikowanie Giżycka z pozostałymi częściami Polski i zapewnienie odpowiednio szybkiego internetu uczyni miasto bardziej atrakcyjnym dla młodych ludzi.